To już koniec w zasadzie praktycznie drugiego zgrupowania. Już tydzień został z małym okładem do ligi. Czy faktycznie już schodzicie z tych obciążeń? No widzę pot na czole. No, lekko chyba nie jest. No wiadomo, swoje trzeba zrobić na tym treningu, aczkolwiek schodzimy z tych obciążeń. Tydzień został do ligi, bardziej szukamy już świeżości, szybkości. Myślę, że w tym ostatnim tygodniu na pewno dojdziemy do pełnej dyspozycji. A jak się czujecie? Jesteście już w gazie przed ligą, czy jeszcze ten tydzień będzie potrzebny na taki reset? No tak jak mówiłem wcześniej, jeszcze troszeczkę tej świeżości brakuje, szukamy tego, poprawiamy szybkość. Mamy jeszcze troszkę czasu, tak jak mówię, na pewno na pierwszym meczu będziemy gotowi. A co teraz ćwiczycie na treningach? Zazębiamy tą taktykę, praktycznie się zapinamy wszystko na ostatni guzik. No, czujemy się dobrze, rozmawiamy, także mówię, będziemy gotowi na ligę. A sparing z Kotwicą? Jakieś oczekiwania, jakieś nastawienie? No tak jak mówię, no już taktyka, już wszyscy wiemy, jaka ta wizja trenera jest, poznaliśmy się ze sobą, dążymy dalej do tego, żeby poprawiać te wszystkie nasze mankamenty, bo wiadomo, o sparingach ich trochę było, aczkolwiek tak jak mówię, no jest to po to ten sparing ostatni przed ligą, żeby wszystko to zazębić, żebyśmy byli w 100% przygotowani. Jaki wynik będzie z Lubinem? No wszyscy byśmy chcieli, żeby tą inaugurację zacząć pozytywnie, no tak jak mówię, najważniejsze, dążymy do tego, żeby nie stracić bramki, a z przodu myślę, na pewno coś padnie.